Cześć, cześć. Dzisiaj wracam z nieco zapomnianą serią. Ja kupuję, żebyś ty nie musiał. Dziś będziemy testować 10-metrowy przewód USB oraz 10-metrowy display Port. Czy to w ogóle może działać na 10 metrach? Jeśli, podobnie jak ja, zadawałeś sobie to pytanie, ten materiał jest właśnie dla ciebie. Zaczynamy. Raz pod wodą, raz pod ziemią, raz na górze, raz w dolinie. Ciągnij, bracie, ciągnij kabla, po nim prąd popłynie. Mój główny komputer, na którym renderuję, znajduje się na dole i nie zawsze jest to wygodne. Czasami fragmenty materiału fajnie byłoby podejrzeć od razu na tym monitorze. I chociaż planowałem złożyć tutaj drugi komputer, to wpadłem na inny, tańszy i dość egzotyczny pomysł. Co jeśli pociągnąć by 10-metrowy kabel USB oraz przewód ekranowy, w tym przypadku DisplayPort do DisplayPort i korzystać z jednego komputera na dwóch ekranach oddalonych od siebie o 10 metrów. Zakupiłem więc 10-metrowy Kabel USB firmy Unitek. 10-metrowy kabel DisplayPort w standardzie 1.4, również Unitek. Do tego dokupiłem hub USB z zasilaczem również od Uniteka. Dużo tego Uniteka, ale nie jest to materiał sponsorowany. Unitek nie przysłał mi tych kabli, zakupiłem je za własne pieniądze. Spośród innych firm, które proponują 10-metrowe USB oraz DisplayPort, do Uniteka mam najwięcej zaufania. Na przestrzeni lat rzadko kiedy zawodził, a reszta firm to właściwie. Nic mi nie mówiące, chińskie nazwy. Eee, sprawdzimy, jeśli to oczywiście nie zadziała, to zaraz Wam o tym powiem. A zaczniemy od DisplayPort. Przewód jest w standardzie 1.4. Jest to rozwiązanie, jak rozumiem, hybrydowe. Wewnętrzna część masowa jest w technologii światłowodowej. Cena tego kabla to plus minus 250 zł. Eee, jest dość elastyczny i bardzo dobrze wykonany. Widzicie teraz na przebitkach. To chyba jeden z ładniejszych kabli DisplayPort, jakie kiedykolwiek widziałem. Oczywiście nie jest tani, więc to jest uzasadnione. Co nam deklaruje producent? Mamy 8K przy odświeżaniu 60Hz, 4K przy 120Hz i Full HD z maksymalną częstotliwością do 240Hz. 32,4 sekundę, a więc pełna przepustowość dla standardu DisplayPort 1.4. Oczywiście to sprawdzimy dopiero po podłączeniu do monitora. Następnie 10-metrowy USB z tyczką typu A męski do żeński. Nim przejdziemy do specyfikacji, co pierwsze rzuca się w oczy, niestety, to w połowie długości przewodu znajduje się dodatkowy wzmacniacz sygnału. Nie rozumiem, dlaczego Unitek skutecznie tuszuje ten fakt. To może być kluczowe kryterium, dla niektórych takie rozwiązanie z pewnością przekreśli zakup. Na stronie Uniteka nie znajdziemy żadnych informacji. Część sklepów partnerskich posiada własną galerię i uwzględniło ten jakże istotny szczegół w opisie. W moim przypadku nie jest to jakiś duży problem. Akurat ten fragment wypadnie na budynku od zewnątrz. Muszę kupić tylko szerszą maskownicę. Ale tutaj duży minus dla Ciebie, Unitek, bo o takich rzeczach trzeba informować. Nie jest to byle drobiazg, tylko dość istotna cecha tego kabla. Ja rozumiem, że nie chcieliście psuć grafiki na froncie. Można było proszę bardzo z tyłu dorysować schemat z informacją, że na 5 metrze taki wzmacniacz sygnału występuje. Rozumiem że też, że jest to konieczne do przesłania jakościowego 5-gigabitowego sygnału na 10 metrach. No ale o tym trzeba informować. I można było to zawrzeć na stronie. Przewód ma grubość 6 mm, według producenta powinien nam przesłać do 5 gigabitów na sekundę, a więc mamy do czynienia z USB 3.1 generacji pierwszej. Naturalnie jest to rozwiązanie jak każde USB, a więc Plug and Play. Co budujące na tych 10 metrach powinien nam przesłać prąd na poziomie 0,9A, czyli zgodny z USB 3. A więc powinien obsłużyć również nie tylko pendrive, ale i dyski zewnętrzne. Dodatkowo producent przewiduje opcję na zasilacz 5V 2A, niedołączony w zestawie. Jak już widzieliście na przebitkach, zasilacz dokupiłem i sprawdzimy, czy jest konieczny. Na pewno zasilacz przyda się bądź co bądź, jak ten jeden port rozgałęzimy na więcej. Wtedy z pewnością mocy może zabraknąć. Ok, muszę teraz zrobić konkretną dziurę w ścianie i zaraz wracam. Ważne, a zapomniałem, kabel DisplayPort jest kierunkowy. Zwróćcie koniecznie uwagę na opis na wtyczce. Jestem z powrotem, kable udało się przeciągnąć. Jak już widzicie za mną, monitor obraz wyświetla. Ustawił się w swojej natywnej rozdzielczości 2K, a więc 2560 na 1440 p Na razie działa w 60Hz, czyli nie wykorzystujemy nawet połowy. Z przepustowości DisplayPort 1.4 i 32 GB deklarowanych przez producenta. Sprawdzimy go zaraz w wyższych rozdzielczościach. Podłączyłem również już USB. Musiałem też użyć HUB, inaczej nie zasiliłbym dwóch nadajników do klawiatury i myszki. USB działa. Zaraz podłączymy do niego jeszcze calowy dysk HDD, który potrzebuje sporej ilości prądu. Jeśli dysk nie zadziała, zobaczymy, czy dokupiony zewnętrzny zasilacz rozwiązuje ten problem. Na początek jednak skoncentrujmy się na ekranie i wyższych częstotliwościach. Na początek zajrzyjmy do ustawień ekranu. Jak widać, monitory do komputera podłączone są dwa. Obraz wyświetlamy, oczywiście, tylko na jednym. Rozszerzenie pulpitu nie ma w tym przypadku żadnego sensu. Rozdzielczość ustawiona na natywną 1440p, a więc 2K. W ustawieniach zaawansowanych widzimy, że jest pełny format kolorów RGB. 8-bitowa głębia kolorów z wyłączonym HDR-em. HDR na matrycy VA jest czysto teoretyczny i nawet nie warto go włączać. Jest również włączony adaptive sync. Domyślnie monitor ustawił się na 60 Hz, a w lewym dolnym rogu widzicie przybliżoną aktualną przepustowość kabla. Na początek spróbuję przełączyć na 120 Hz. Ok, teraz 144. Ok, 165. W popularnym teście UFO wszystko jest ok. Niestety na nagraniu nie zauważycie żadnych różnic. Materiał musiałbym nagrać w tych 165 klatkach. Musicie mi uwierzyć na słowo, może bardziej na oko. I na koniec jeszcze 240 Hz działa. I chyba mogę polecić ten kabel, chociaż dosłownie już na sam koniec dostrzegłem coś niepokojącego. Metalowa końcówka przy 240 Hz odświeżaniu strasznie się nagrzała, i to jest niepokojące. Jeszcze gdyby problem ten wystąpił od strony karty graficznej, to ok. Karta też wydziela sporo ciepła, ale nie przy monitorze. Mam obawy co do żywotności tego rozwiązania przy takiej temperaturze. Oczywiście rozwiązaniem jest obniżenie częstotliwości odświeżania. Dla mnie i tak 144 Hz to optymalna wartość. Teraz USB. Nie miałem jak dokładnie sprawdzić pełnej przepustowości 5 Gb. Na USB mam dysk zewnętrzny, który rozpędził się do swojego maksimum, a więc 350 MB na sekundę. To wynik zbliżony do rzeczywistych, podkreślam, rzeczywistych wartości maksymalnych dla USB 3.1 generacji pierwszej, więc jest ok. A czy 2,5-calowy dysk mechaniczny na USB zadziała? Nie, nie chcę wystartować. To może z zasilaczem. Producent przygotował wtyczkę. Zasilacz również jest w ofercie. Kosztuje coś około 20 zł. I zobaczmy teraz. I proszę bardzo, problem rozwiązany. To już na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że rozwiązałem Wasze wątpliwości. Widzimy się już niebawem w kolejnych materiałach. Pozdrawiam Mani z kanału Manitech. Do usłyszenia.